Począł na sam początek. Gratulacje pięknej bramki. Miło się to oglądało. Mamy przygotowane pytania od dziennikarzy. Pytanie zadał pan Mateusz Prokopiak, Podkarpacie Live. Czy widziałeś wczorajszą bramkę Aleksandra Kolewa ze Stali Mielec i postanowiłeś wpisać się na listę strzelców równie fantastycznym uderzeniem? Nie oglądałem bramki Kolewa, ale akurat taka sytuacja była i zdecydowałem się na strzał. Cieszę się z tej bramki, ale bardziej cieszę chyba 3 punkty drużyny i to jest najważniejsze. Kolejne pytanie od pana Miłosza Bieniaszewskiego, Nowiny. Jak oglądałem transmisję meczu Zagłębie Sosnowiec, Widzew Łódź, to komentator kilka razy wspomniał pana osobę, mówiąc, że nie gra pan do przodu. A tu w Stali ma pan już 2 bramki i wiele podań otwierających. Odżył pan w Rzeszowie? Nie, no myślę, że jak ktoś się zna na piłce, to wie, że miałem dobrą rundę w Widzewie i też miałem kilka fajnych podań, a myślę, że komentator Fedek trochę zwariował i też oglądałem ten mecz i myślę, że trener Kaszmarek trochę mnie obronił i pozdrawiam go, ale myślę, że Fedek trochę zwariował i źle mnie ocenił. Ostatnie pytanie od biura prasowego Stali Rzeszów. W wypowiedzi przedmeczowej wspomniałeś, że zrobicie wszystko, aby zagrać na 0 z tyłu i tak się stało. Jesteś zadowolony z postawy drużyny w defensywie? No na pewno w defensywie jestem zadowolony, ale ogólnie wydaje mi się, że mega nasza dominacja i przyjechały Chojnice, które miały bilans 8-0, a wydaje mi się, że nie istniały w tym meczu, więc tylko i na plus dla drużyny i chwała dla zespołu, że każdy mega oddał serducho i widać w szatni było, że każdy gdzieś tam obolały i to na pewno cieszy. Więc no myślę, że te 3 punkty na pewno też są ważne i jedziemy dalej, no bo to nie ma co się jednym meczem zachwycać. Dziękuję bardzo i trzymamy kciuki za środowy mecz.